Cześć, witam Cię serdecznie w mojej salonu kuchni. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie wyjątkowe danie tajskie. Chcę Ci pokazać, jak zrobić makaron po tajsku z masłem orzechowym. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Szukam sobie tutaj w Cookidoo, na moim Thermomixie, ja mówię, że to jest takie serce Thermomixa, szukam sobie przepisu, który sobie wcześniej zapisałam już w mój tydzień. Czyli to, co ja będę dzisiaj gotować, makaron z sosem orzechowym w stylu tajskim. I rozpoczynam gotowanie. 150 gram marchewki pokrojonej na kawałki włożyć do naczynia. Więc ja mam marcheweczkę, nie zdążyłam jej pokroić, ale czy ja ją przełamię? Przełamię, ale widzę, że mam tutaj nóż, więc pomogę sobie nożem. 36, 70, 111 i 150. Jest. Dalej. 3 cebule dymki. Nie mam dymek, ale sobie pokroiłam cebulę taką normalną, zwykłą. Też może być. 2 ząbki czosnku. Czosnek oczywiście mam, wrzucam. 20 gram korzenia imbiru. Mam ładnie wytarowane. Jest 20, jest 20. Co dalej? Łyżki, pół łodyżki trawy cytrynowej świeżej, pokrojonej w 3-4 mm paski. No niestety nie mam trawy cytrynowej, nie zakupiłam dzisiaj, więc będzie bez trawy cytrynowej. Można też dodać proszek cytrynowy, ale ja takiego nie posiadam. Jeśli tego nie dacie, też się nic nie stanie. Co dalej? Zakładamy pokrywkę. I co mamy dalej? 5 sekund będziemy w ustawieniach obrót pozycja 5. Zobaczcie, ja teraz sobie tutaj daję obrót i dosłownie do tej piąteczki. 5 sekund. Już. Dalej. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek naczynia, więc zgarniemy. Gdzieś tutaj mam kopystkę. O, zgarniamy. Pięknie marcheweczka mi się tutaj z tą cebulką, z czosnkiem i z imbirem zmieliła, tak posiekała. Co dalej? 650 g wody. Proszę bardzo, woda. 650 g. Już patrzę. 648, jest 650, równiuteńko. Jedna łyżeczka koncentratu bulionu warzywnego. Ja sama robię koncentrat bulionu w Thermomixie, więc daję jedną łyżeczkę koncentrat, który stworzyłam sama, który zrobiłam sama, oczywiście z przepisu z Thermomixa. Dalej, 3 łyżeczki sosu sojowego. 3 łyżki, nie łyżeczki, ale łyżki. Zaraz zobaczę, czy tyle będę miała. Raz, dwa i akurat 3 mam. Bardzo dobrze, już sobie to odłożę. Co dalej? 1 łyżeczka cukru. Ja używam erytrytol, więc dam tylko połowę, bo ten erytrytol jest jakiś taki, wydaje mi się, że jakby troszeczkę słodszy, więc połowę daję, ok, dobrze, co dalej, 1 łyżeczka octu ryżowego, zaraz wracam, idę po ocet ryżowy. Już mam ocet, więc dodajemy 1 łyżeczkę octu ryżowego, proszę bardzo, zapowiada się pysznie, i 1 łyżeczka mirinu. Nie mam, więc nie dam, też jest opcjonalnie tutaj. Wyciśnięta 1 łyżeczka skórki z limonki otartej. My nie lubimy tych skórek, więc ja nie dodaję tego. I 1/4 łyżeczki kurkumy mielonej, suszonej. Mam oczywiście kurkumę i już dodaję 1/4 łyżeczki. Proszę bardzo. Ok. Jest. Co jeszcze mamy tu? Pół łyżeczki soli, proszę bardzo, dodajemy sól, pół łyżeczki soli, ok, następnie
pół łyżeczki chili mielonego. To dodajemy chili, pół łyżeczki, już dodaję, proszę bardzo. O, mamy pół łyżeczki chili. Co dalej? Założyć miarkę, pokrywkę i tak dalej, więc zakładam i maszyna mi mówi, co mam robić dalej. Będzie się gotowało 6 minut, 100 stopni i obrót 1. Już same się stopnie tutaj ustawiają. Obrót, pozycja 1. Czyli widzimy się za 6 minut. Słyszycie, jak woła mnie Thermomix, że już jest gotowe? Dobrze, to lecimy dalej. 350 g makaronu suchego typu farfalle. Ok, dajemy makaron. Dobrze, 350 g. Ok, więc co ja tutaj mam? Ja tutaj mam 200 g. Muszę go włożyć, ale myślę, że chyba nie tak, tylko po prostu jeszcze sobie wytaruję. Wytaruję sobie, ok. 350 ma być. Ja chyba dodam troszeczkę, chociaż nie. Jak ma być 350, to niech będzie 350, jak tutaj teraz. No, 313 wyszło, jest ok. Dobrze, co dalej? Dokładnie wymieszać kopystką. No to mieszamy. Ja taki, wiecie, dałam ryżowy makaron, bo my taki po prostu lubimy u mnie w domu. Makaron ryżowy, więc taki. A jakbyście dali taki troszeczkę inny, no to będzie się łatwiej na pewno go mieszać, prawda? Dobra, co teraz? Wymieszane. No i następnie dodajemy, co tam dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. A więc ustawiam sobie teraz czas 8 minut, bo mój makaron tyle wymaga, 8 minut, ten ryżowy. I sobie go pogotuję tutaj. Ustawiam oczywiście pokrętło tutaj, żeby było noże, żeby szły w drugą stronę, żeby nie posiekało mi tego makaronu. I widzimy się za 8 minut, a ja sobie tutaj ogarnę. Jak słyszycie, Thermomix mnie już woła. Zobaczymy, co dalej. 100 g śmietanki kokosowej. Ja mam tutaj, moi drodzy, mleczko kokosowe. Akurat nie mam śmietanki, więc pozwolę sobie dodać mleczka kokosowego. 100 g. Żeby nie za dużo, bo to będzie, wiecie, za bardzo, by było mleczne i kokosowe. Jest 100 g, jest 100 g. I następnie dwie łyżki masła orzechowego. Więc dodaję masełko orzechowe, dwie łyżki, raz i dwa, proszę Państwa, raz i dwa. Słuchajcie, ja już czuję, że to będzie po prostu przepyszne, przepyszne. Tak to czuję. Dobrze, co następnie robimy? Wiecie, ja nie jestem jakąś tam kucharką, ja po prostu gotuję domowo, pokazuję Wam, co można zrobić szybko i sobie w międzyczasie robić inne rzeczy, mając Thermomix w domu. Także jakby ktoś chciał, to zapraszam do kontaktu, ja jestem ambasadorką Thermomixa, chętnie się z Wami podzielę przepisami różnymi, podzielę się z Wami swoją wiedzą na temat Thermomixa, jakbyście, jak ktoś będzie chciał sobie zakupić, to można go kupić u mnie. Dobrze, jedna, dwie łyżki soku z limonki, ja już tutaj przygotowałam, więc od razu wleję. I co jeszcze? Dokładnie wymieszać kopystką. Gdzież ja mam tą moją kopystkę? No mam. Mieszamy dokładnie kopystką. Pięknie, pięknie. A ja jeszcze Wam powiem, że ja sobie jeszcze w międzyczasie, jak tutaj mi się ten makaron gotował, zrobiłam sobie krewetki na patelni, tak, żeby dodać do tego makaronu. A co? Niech będzie. Ok, wymieszałam kopystką, myślę, że bardzo dobrze. Czy coś dalej tam? Makaron z sosem orzechowym w stylu tajskim podawać bezpośrednio po przygotowaniu. I już mam ładnie wymieszany. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, troszkę mi tutaj ucieka. Zanim wyłożę na talerz, nie chcę na razie jeszcze, żeby nie był zimny, ale wyszło to tak. I mam prawie cały gar makaronu w stylu tajskim. Także kochani, dziękuję Wam za uwagę. To był kolejny odcinek Gotuj z Izabel w Thermomixie. Izabel i Thermomix. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.